Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich vor allem auf das Gespräch mit den Autorinnen und dem Autor, weil es hat mir sehr großen Spaß gemacht und war für mich sehr interessant, Ihre Stücke zu lesen. Ich möchte Ihnen die Autorinnen und den Autor ganz kurz vorstellen und Ihre Stücke, die Sie präsentieren werden, wirklich ganz, ganz kurz, damit wir mehr Zeit für die Diskussion haben. Ich kann auch noch mal den Katalog empfehlen, wer mehr wissen möchte. Da werden wirklich alle Autorinnen und Autoren sehr gut vorgestellt und ihre Stücke. Achso, Entschuldigung. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest włączone już? Chyba to. Tak? Aha. No dobrze. Myślę, że teraz już wszystko jest gotowe, technika też działa. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór. Ja się bardzo cieszę na naszą rozmowę z autorkami, z autorem, bo bardzo dużą przyjemność sprawiło mi też przeczytanie tych wszystkich sztuk, które oczywiście dostałam. Zaraz chciałabym teraz króciutko przedstawić naszych uczestników tutaj na podium. Polecam jeszcze przedtem Państwu nasz katalog, w którym też jest jeszcze wiele ciekawych informacji. So, ich fange hier ganz rechts auf dem Sofa an, Magda Fertatsch. Sie wurde 1975 geboren und sie schreibt nicht nur fürs Theater, sondern auch für den Film. Zacznę tutaj od mojej prawej strony. Magda Fertacz urodziła się w 1975 roku. Pisze nie tylko dla teatru, ale również dla filmu. Sie hat in Warschau studiert, an der Journalistischen Fakultät und an der Hochschule für Kommunikation und soziale Medien und nebenbei arbeitet sie auch als Innenarchitektin. Studiowała w Warszawie dziennikarstwo, ale również w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych, ale pracuje również jako architektka wnętrz. In ihrem Stück Calibans Tod greift sie den Topos des sogenannten wilden Schwarzen aus William Shakespeares Sturm auf. Caliban ist ja bei Shakespeare Prosperus Sklave und als solcher auch Opfer krudester Zuschreibungen. W swojej sztuce Śmierć Kalibana podejmuje topos dzikiego czarnego człowieka z burzy Szekspira. Caliban jest niewolnikiem Prospera w tej sztuce. In Magda Fertatsch Stück geht es nun darum, dass vergleichsweise reiche, satte Europäer eine neue Art von Hilfsprojekt für die dritte Welt entwickelt haben. Und zwar laden sie Slum-Bewohner im Rahmen eines Reality-TV-Projektes ein, kreative Eigenheime zu bauen. W sztuce Magdy Fertacz chodzi o to, że stosunkowo bogate społeczeństwa europejskie zapraszają ludzi z trzeciego świata do projektu takiego pomocy i chodzi o to, żeby mieszkańcy slumsów w reality show budowali domy. Die Erbauer der attraktivsten Slum-Hütten werden in ein sogenanntes Programm zur Privatisierung illegaler Einwanderer aufgenommen. Und dieses Programm besteht darin, dass sie mitsamt ihrer Bauten in einer großen Ausstellung wie Exponate ausgestellt werden. Najbardziej atrakcyjna nagroda polega na tym, że ci ludzie zostają wprowadzeni do programu legalizacji nielegalnych migrantów i zostają wraz ze swoimi chatkami wystawieni na wystawie jak żywe eksponaty. Ein Künstler treibt dieses Modell auf die Spitze und stellt seinerseits einen dunkelhäutigen Einwanderer nackt in einem sterilen weißen Raum aus. Und zwar unter dem Vorwand, den Mitleidspegel des Publikums zu überprüfen bzw. zu erforschen. Jeden z artystów doprowadza to do przesady, mianowicie stawia czarnego człowieka w białym pomieszczeniu, mówiąc, że chciałby sprawdzić, jak wygląda kwestia czy miara współczucia widzów. Das Publikum darf per Internet entscheiden, was der Schwarze tun soll.
Und der Künstler stellt fest, dass die Fantasien des Fernsehpublikums sehr begrenzt sind. Sie entscheiden am Ende, dass er sein Herz einem transplantationsbedürftigen Polen spenden soll. I publiczność przez internet może głosować, co czarny człowiek ma zrobić. Artysta stwierdzi, że ich jakby wyobraźnia jest dość ograniczona i na koniec każą jakby podarować jego serce do transplantacji dla Polaka. Dann direkt rechts neben mir Malgorzata Sikorska-Mitschuk. Sie wurde 1964 geboren und ist vielleicht auch dem Berliner Publikum schon bekannt, weil beim Stückemarkt letztes Jahr beim Theatertreffen ihr Stück Der Bürgermeister in szenischer Lesung vorgestellt wurde. Po mojej prawej teraz Małgorzata Sikorska-Mitschuk. Ona może jeszcze jest znana publiczności berlińskiej z tego względu, że w zeszłym roku w Berlinie na konkursie Stückemarkt, który w 2010 roku została zaprezentowana jej sztuka pod tytułem Burmistrz. Małgorzata Sikorska-Mitschuk studierte an der Warschauer Uni Journalismus, Politikwissenschaften und Gender Studies und an der Filmhochschule Drehbuchschreiben, bevor sie zum Stückeschreiben kam. Ona jest urodzona w 1964 roku, skończyła politologię, dziennikarstwo i gender studies i też skończyła wydział pisania scenografii, przepraszam. Scenariuszy, dziękuję. Ihr Stück Der Koffer ist, also zumindest habe ich so gelesen, ein großes Plädoyer für die Forschung nach der eigenen Identität und auch ein sehr großes Plädoyer für eine lebendige Art der Erinnerungskultur und ein Plädoyer für den Mut zur eigenen Geschichte. Jej sztuka Walizka to jest takie silne przemówienie za sprawą poszukiwania własnej tożsamości i też kultywowania takiej żywej pamięci, która jest bardzo ważna dla człowieka. In ihrem Stück begleitet eine Erzählerfigur den Dramenhelden ins Holocaust-Museum, wo er mutmaßlich den Koffer seines Vaters findet. Und in dem Moment, in dem er ganz fest daran glaubt, dass es tatsächlich der Koffer des Vaters ist, geschehen auch noch ein paar andere gute Dinge in seinem Leben, um das etwas abzukürzen. W tej sztuce ta akcja w dużym skróceniu wygląda mniej więcej tak, że jest tam postać narratora, a ten narrator towarzyszy głównej postaci do Muzeum Holokaustu. Tam ten człowiek odnajduje walizkę, która przypuszczalnie należała do jego ojca, a w tym momencie, kiedy ten człowiek tak bardzo w to wierzy, że to naprawdę jest walizka jego ojca, w tym momencie też w jego życiu dzieją się różne dobre, pozytywne rzeczy. Dann zu meiner Linken Antonina Grzegorzewska. Sie wurde 1977 geboren und kommt ursprünglich von der bildenden Kunst, studierte in Warschau Malerei und arbeitete später auch als Designerin. Teraz po mojej lewej Antonina Grzegorzewska, urodzona w 1977 roku. Ona tak bardziej wywodzi się ze sztuk plastycznych, studiowała malarstwo między innymi. Als Dramatikerin inszeniert sie überwiegend ihre Stücke auch selbst. Mit Iphigenie, dem Text, den sie hier vorstellt, hat sie zum Beispiel 2008 ihr Regiedebüt gegeben. Jako dramatopisarka też sama inscenuje swoje własne sztuki. Ze swoją sztuką Ifigenia miała swój debiut z wystawieniem własnej sztuki w 2008 roku. Früher vertraute sie ihre Texte mitunter auch ihrem Vater zur Aufführung an. Darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ihr Vater ist der berühmte Regisseur und Bühnenbildner Jerzy Grzegorzewski. W przeszłości to zadanie powierzyła często też ojcu, ponieważ jej ojciec to bardzo znany, słynny reżyser Jerzy Grzegorzewski. Antonina Grzegorzewskas Iphigenie überträgt den griechischen Mythos in die Gegenwart. Für die Karriere ihres Vaters, also des befehlsführenden Soldaten Agamemnon, soll Iphigenie ihr Leben opfern und wird mit einer List nach Aulis gelockt.
ta sztuka Ifigenia przenosi mit grecki do współczesnego świata. W sztuce akcja jest taka, że córka Agamemnona, wodza wojska greckiego, ma ofiarować życie swojej córki dla zwycięstwa i ona ma pojechać do Auli, żeby padać ofiarą. Die List besteht darin, dass ihr Vater behauptet, der fesche Soldat Achill hätte sich in ein Foto von ihr verliebt und wolle sie heiraten. Vor Ort entpuppt sich Achill dann leider als schwul und davon abgesehen auch als komplett verständnislos für Iphigenies Situation. Und am Ende schleift ein Soldat Iphigenie an den Haaren über die Bühne. I do tego jest pretekst, ponieważ ojciec mówi, że bardzo przystojny jeden z żołnierzy, Achilles, zakochał się na podstawie zdjęcia Ifigenii, który zobaczył i chce koniecznie ją zobaczyć, poślubić, a jak ona już tam trafi do Aulis, okazuje się, że on jest gejem i w ogóle nawet nie rozumie jej sytuacji. Zakończenie sztuki jest tak, że żołnierz prowadzi martwą Ifigenię po włosach po scenie. Ja, und zum Schluss Arthur Pavlovich, den wir gerade schon erlebt haben. Er wurde 1971 geboren und ist ausgebildeter Polonist, arbeitete auch als Journalist, Gymnasiallehrer und Dozent, bevor er 2006 als Dramatiker debütierte. Po prawej mojej stronie siedzi Artur Pałyga, którego już przed chwilą słyszeliśmy. Urodził się w 1971 roku, studiował polonistykę, pracował też jako dziennikarz, nauczyciel i w 2006 roku debiutował jako dramaturg. Artur Pałygas Stück Alle Arten des Todes ist von Hermann Hesses Erzählung Zitata inspiriert. Das heißt, das Stück begleitet ein knappes Dutzend heutiger Sinnsucher nach Indien. Wszystkie rodzaje śmierci, sztuka, która jest napisana na podstawie Zitatry Hermana Hessego, opowiada o podróży do Indii kilku osób. Im Mittelpunkt des Stückes steht der Kardiologe Sid, dem nach der Herztransplantation an einem kleinen Mädchen so etwas die gesicherten Kategorien von Leben und Tod abhanden gekommen sind. W centrum uwagi, czy jednym z bohaterów jest kardiolog, który po operacji małej dziewczynki stracił jakby poczucie tego, co jest życiem, co jest śmiercią, co jest dobre, co jest złe. Mit schöner Ironie beschreibt Pavlovich dann, ich zitiere, Meditationssitzungen für Gäste aus dem Westen, die so schöne Titel tragen wie Affirmation der Lehre. Bardzo ironicznie, z piękną ironią Artur Pavlovich opisuje tak zwane posiedzenia medytacyjne dla gości z Zachodu, które noszą tak piękne tytuły jak Afirmacja nauki. Der Kurserfolg ist tatsächlich bahnbrechend, weil die gesamte Belegschaft am Ende so derart tief bei sich selbst angekommen ist, dass es ihr ganz mühelos gelingt, sich auch selbst abzuschaffen. Affirmation der Lehre eben. Affirmacja pustki, a nie nauki. I rzeczywiście dochodzi do tego, że ta afirmacja realizuje się również w tym, że oni się sami unicestwieją. Wir haben heute schon und auch gestern ganz viel darüber gehört, was ja auch stimmt, dass es immer ganz, ganz schwierig ist, Trends auszumachen, dass es um die Würdigung des einzelnen Kunstwerkes geht und dass Trends sowieso immer eher eine Sache sind, die Medien und andere Trendscouts den Kunstwerken zuschreiben. Mir ist es trotzdem beim Lesen passiert, dass ich eine Beobachtung gemacht habe, die ich bei Gegenwartsdramatik, ich sehe ja vorwiegend deutsche Gegenwartsdramatik hier im Theater, lange nicht gemacht habe. Jest tak rzeczywiście, że trudno jest ustalać jakieś trendy w dramaturgii współczesnej. To zazwyczaj zajmują się tym media, czy też poszukiwacze trendów, którzy oglądają sztuki i dzieła artystyczne i próbują je jakoś umiejscowić. Ja głównie obserwuję w tej chwili dramaturgię niemiecką na żywo, ale po zapoznaniu się z polskimi sztukami mam takie poczucie.
dazu ganz kurz ausholen. Also hier in Berlin am Deutschen Theater wird zum Beispiel jedes Jahr ein Stückwettbewerb veranstaltet, bei dem ein Alleinjuror das Thema bestimmen darf. Na przykład w Deutsches Theater w Berlinie co roku ogłasza się konkurs na sztukę nowoczesną, współczesną, gdzie jeden juror, jeden jedyny, może decydować o temacie tego konkursu. Und für dieses Jahr hat sich der Alleinjuror, das ist der Kulturjournalist Tobi Müller, inständig und geradezu stoßgebetsartig gewünscht, sei bitte nicht du selbst. A w tym roku dziennikarz zajmujący się kulturą Tobi Müller bardzo sobie życzył tego, żeby tematem było nie bądź samym sobą. Der Vorwurf, um sich selbst zu kreisen und sozusagen über die eigenen Erlebnis- und Erfahrungshorizonte nicht wesentlich hinauszukommen, ist ein Vorwurf, der der deutschen Gegenwartsdramatik recht oft gemacht wird, auch wenn es sich glücklicherweise langsam etwas zu bessern scheint. Zarzut, że wszyscy kręcą się wokół siebie i nie potrafią wyjść jakby poza własne horyzonty, to zarzut, który stawiany jest od dość dawna dramaturgii niemieckiej, chociaż coś się zmienia w tym względzie ostatnio. Und jetzt komme ich zu meiner Beobachtung bei den vier neuen polnischen Stücken dieser Autoren, die ich gelesen habe. Da kreist überhaupt niemand um sich selbst und verhandelt werden einfach sehr globale Themen. Kriegssituationen, Organhandel, Schwellenländer, die Situation illegaler Einwanderer. Also Themen, die auch über eine spezifisch polnische Gesellschaftsbeschreibung hinausgehen. A teraz zaobserwowałam w czterech sztukach autorów, których dzisiaj tutaj gościmy, że właściwie nikt z nich nie krąży wokół siebie, tylko zajmują się tematami, które są dość globalne. Wojną, handlem organami, krajami, które w tej chwili stają się rozwijającymi i także zajmują się jakby innymi sprawami. Herr Paluga, ich möchte zuerst Sie fragen. Lässt sich die Hinwendung zu diesen globalen Sujets denn verallgemeinern oder ist es jetzt so, dass wir gerade zufällig oder hier gerade zufällig vier Autoren zusammensitzen, die über solche Themen schreiben? Ja, ich würde zapytać, czy można to uogólnić, że istnieje taki trend jak w polskiej dramaturgii ku tym tematom globalnym, czy jest to akurat przypadkiem, że u Państwa mam takie wrażenie? Ich frage Sie deshalb, weil Sie neben Ihrer Autorschaft auch Programmberater am Theater Polski sind und deshalb wahrscheinlich einen ganz guten Überblick haben. Pytam się dlatego, że jest Pan nie tylko autorem sztuk teatralnych, ale również doradcą programowym w teatrze, więc może orientuje się Pan w tym. Jetzt haben Sie mich völlig überrumpelt mit diesem Berater. Also eigentlich müsste ich es als Berater auch wissen. Oder als Autor, ist egal. Ja, mogę się mylić. Nie znam wszystkich tekstów polskich, które warto było znać. Ich kann mich natürlich irren, denn ich kenne nicht alle polnischen Gegenwartstexte, die man kennen sollte wahrscheinlich. Natomiast wydaje mi się, że istotnie to, co mnie ciekawi w tej chwili, sięgam po jakieś teksty, których staram się dość dużo czytać, polskie, to co mnie ciekawi, to właśnie ja się absolutnie zgadzam z tym, co Pani mówi o wychodzeniu poza siebie. Właśnie to, tak. To oglądanie. Aber ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was ich in letzter Zeit lese, was mich interessiert, da haben Sie recht, also mit Ihrer Beobachtung, dass man also nicht mehr um sich selbst kreist, sondern hinausgeht und eigentlich mit einem weit begriffenen politischen Theater auch zu tun hat. Und das ist heute in Polen, das politische Theater ist entschieden sehr stark. Und ich glaube, das stellt einen Wert dar. Czyli teatr, który nie opowiada, sztuki, dramaty, które nie opowiadają, nie wchodzą do wnętrza autora, nie opowiadają o tym, co ciekawego we mnie w środku siedzi, albo
jak ja tworzę jako artysta. Myślę, że takie tematy jak artyści czy wnętrze człowieka już nie są interesujące. Das heißt, ich glaube, Texte, die nicht mehr in den Auto hineingehen und nicht darüber erzählen, wie es dem Auto im Inneren geht oder wie er seine Texte schafft, ich glaube, das ist nicht mehr interessant. Że tak, to co jest interesujące, to jest to, co społeczne, to co się dzieje dookoła, to jakieś niesamowicie ważne rzeczy, które w tej chwili zachodzą w Polsce, w Europie, na świecie, to jest pasjonujące, to jest ciekawe. Und ich glaube, das, was wirklich interessant ist, sind die sozialen Fragen und die gesellschaftlichen, was wirklich in Polen passiert, was in der ganzen Welt passiert. Und das ist das Interessante. Myślę, że polska dramaturgia bardzo mocno poszła w tę stronę. Und ich glaube, dass die polnische Dramaturgie oder die Stücke schreibe sehr stark in diese Richtung auch jetzt gegangen sind. Aczkolwiek zastrzegam, że to jest mój subiektywny ogląd i że spodziewam się, że ktoś z obecnych tutaj może zaktualizować. Obwohl ich hier noch sagen wollte, dass meine subjektive Meinung ist und die anderen Kolleginnen könnten ja vielleicht eine ganz andere Meinung dazu haben. Da kommt gleich ein Protest. Ich glaube, das Mikro funktioniert nicht. Tak, od razu. Bo jakby w wyniku wypowiedzi kolegów padło tutaj określenie teatr polityczny, które się często przewija, a jakby ja się czuję autorką, która jest na całkowicie przeciwległym biegunie tego terminu. I dlatego nie wdając się w dyskusję o definicję, chcę powiedzieć parę słów. Otóż... Ja, da möchte ich was dazu sagen zu dem Thema dieses politischen Theaters. Das kam ja hier schon häufiger auf. Ich möchte mich auch auf das beziehen, was schon von Kolleginnen zuletzt eben von dem Kollegen hier gesagt worden ist. Denn ich selber verstehe mich genau als Vertreterin des völlig entgegengesetzten Pols dieses Themas. Und daher, ohne jetzt über Definitionen des Begriffs zu diskutieren wollen, möchte ich doch einige Sachen ansprechen. Bardzo denerwowałam się tym dzisiejszym spotkaniem, bo jestem nerwowa i nie lubię publicznych wystąpień. Meine Aufregung war recht groß vor der heutigen Veranstaltung, denn ich bin immer sehr aufgeregt vor solchen öffentlichen Auftritten. I starałam się przewidzieć jakąś potencjalną pulę pytań, którą pani nam albo mi zada. Und ich habe mich dann hingesetzt und mir versucht vorzustellen, welche Fragen denn hier vielleicht an uns oder an mich gestellt werden können. Jestem pewna, że mi to nie wyszło. Ich bin mir recht sicher, dass mir das nicht gelungen ist. Ale w czasie spaceru po Berlinie doszłam do takiego punktu, w którym zadałam sobie pytanie, co by było, gdyby pani dała nam, tak jak na debacie przedwyborczej, po 2 minuty każdemu, żebyśmy starali się znaleźć, czym jest dla nas jakieś sedno teatru i dlaczego w ogóle piszemy dla teatru. Und dann, während ich heute durch Berlin spazierte, kam ich auf folgende Idee. Was wäre denn, wenn Sie, wie in einer solchen Debatte von Politikern, die für die Wahl kandidieren, Sie uns hier die Aufgabe stellen würden, jeder hat 2 Minuten Zeit und soll versuchen darzustellen, was für ihn oder für Sie eigentlich Theater ist und warum wir Theater schaffen. Und was ich dann gesagt hätte. Projekt konzeptualny polskiej wybitnej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow polegał na tym, żeby krater Wezuwiusza zalać wodą i zrobić na nim lodowisko. Es gibt ein Werk von einer bekannten polnischen Künstlerin Alina Szapocznikowa. Szapocznikow. Das geht aber darum, dass Wasser ausgegossen wird und dann wird so eine Eisfläche daraus geschaffen. I żeby pozwolić ludziom jeździć na łyżwach na tym lodowisku przy dźwięku muzyki. Und die Leute, also die Besucher haben dann die Möglichkeit auf dieser Eisfläche Schlittschuh zu laufen bei Musik. Lawa jest gorąca, wulkan może wybuchnąć każdej chwili. Aber die Lava ist heiß und der Vulkan kann, der sich unter der Eisfläche befindet, kann in jedem Moment ausbrechen. Ja myślę, że dla mnie ta figura wymyślona przez Alinę Szapocznikow jest jakby najbardziej skondensowaną definicją tego, jak bym chciała widzieć teatr, jak bym chciała pisać. Und das drückt eben genau, also dieses Kunstwerk dieser Künstlerin drückt eben genau, da kondensiert sozusagen das, was für mich das Theater ist und die Art und Weise, wie ich schreiben möchte. To znaczy, że z jednej strony istnieje rzeczywistość nieuchronnej katastrofy,
ale z drugiej strony istnieje rzeczywistość środowiska, muzyki, rzeczywistość lekka i dowcipna. Das bedeutet eben, stellen Sie sich nochmal dieses Bild vor, der Vulkan unter der Eisfläche, also auf der einen Seite haben wir dieses Bild der drohenden Katastrophe, die unausweichbar kommt, und andererseits haben wir die Eisbahn, die Musik. Jakby w tej mojej osobistej definicji teatru nie ma czegoś takiego jak teatr polityczny, to jest bardzo osobista definicja. Teatr polityczny jest szeroką definicją, ja mam swoją bardzo osobistą. Das bedeutet, in meiner persönlichen Definition des Theaters gibt es den Begriff des politischen Theaters nicht. Das fehlt. Natürlich ist dieser Begriff politisches Theater sehr weit, aber in meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es das nicht. Ich glaube, es kommt natürlich auch darauf an, wie weit oder eng man den Begriff des Politischen fasst. Also ich persönlich glaube ja, was ja auch die hier vertretenen Stücke zeigen, dass das Politische natürlich auch Strukturen sein können, die in Texte einfließen, die nicht unmittelbaren Zeitbezug haben, also wie zum Beispiel bei ihrem Stück, beziehungsweise nicht nur einen aktuellen Zeitbezug, sondern es einfach viel größere archaische Strukturen, die neu hinterfragt werden oder so. Also das wollte ich nur noch mal erklären, dass ich den politischen Begriff in keinem Fall jetzt so eng irgendwie auf Zeitgenossenschaft begrenzen würde. Ale też to pojęcie, co to jest polityczne, co to jest teatr polityczny, chciałabym to trochę precyzować. To może można traktować jako bardzo szerokie, to czy jako bardziej wąskie pojęcie. I ja, kiedy mówię o tym, że to jest teatr polityczny, myślę, że też można wtedy mieć na myśli pewne po prostu struktury, pewne struktury społeczeństwa, struktury polityczne, które nie odnoszą się konkretnie do aktualnych wydarzeń, do aktualnych, obecnych naszych czasów. Też na przykładzie pani sztuki myślę, że można to powiedzieć. To się odnosi raczej do pewnych wzorów, które się powtarzają w społeczeństwie. Tak, znaczy odnoszenie się do archetypów. Tak. Genau, also man bezieht sich da auf bestimmte Archetypen in diesem Stück, ja. Was ja auch eine ganz gute Überleitung, glaube ich, jetzt zu Ihrem Stück ist. Also mich hat das Stück ganz besonders interessiert, muss ich sagen, weil Sie mit sehr großer Ernsthaftigkeit bei dieser Übertragung des Iphigenie-Stoffes in die Gegenwart patriarchale Strukturen anklagen. Przejdźmy już może teraz do tej sztuki Iphigenia. Dla mnie ta sztuka była bardzo, bardzo ciekawa. Przede wszystkim, co mnie zaciekawiło, było to, jak poważnie pani podchodzi do tego przenoszenia pewnych tematów z czasów antycznych, starych czasów, do teraźniejszości, ponieważ pokazuje pani takie struktury społeczeństwa patriarchalnego. Ja pisząc tę sztukę, jakby nie, prawdopodobnie nie miałam uświadomionych kwestii społecznych, ponieważ to, co mnie pchnęło do napisania tej sztuki, to była próba zrekonstruowania wątku, który jest zaznaczony u Eurypidesa, ale nie jest rozpisany u Eurypidesa. I to jest ten wątek matrymonialny, który się dzieje między Ifigenią a Achillesem. Ich denke, dass mir, also manche gesellschaftlichen Strukturen waren mir vielleicht gar nicht bewusst, als ich das geschrieben habe, aber was mich so angetrieben hat zu diesem Stück, war der Versuch, etwas zu rekonstruieren, was bei Euripides zwar angedeutet ist, aber dort nicht so ganz entwickelt wird. Das ist nämlich dieser matrimoniale Aspekt, was sich zwischen Iphigenie und Achilles abspielt. I ta ciekawość i chęć zrekonstruowania tego wątku oraz ówczesna fascynacja Heinerem, Millerem i Antyk jako źródło inspiracji, to były trzy powody, dla których napisałam, z powodu których zaczęłam pisać Iphigenię. Das war also das eine, was mich daran so fasziniert hat und auch die starke Beschäftigung, die man gegenwärtig hat mit Heiner Müller oder die starke Bezugnahme auf die Antike. Das waren so diese drei Punkte, die mich da sehr angetrieben haben. No i oczywiście główną moją ambicją była chęć zachowania pewnej równowagi pomiędzy tym, co istnieje u Euripidesa i jest antykiem, który chciałam, żeby był obecny w mojej sztuce, a całą współczesnością, jakby współczesnym językiem teatralnym, jaki również chcę uprawiać, jakby jest moją ambicją.
Und was ich eben auch versucht habe, war ein gewisses Gleichgewicht herzustellen und zu bewahren zwischen einerseits dem, was wir bei Euripides finden, also was wir in der Antike finden und was ich auch in meinem Stück enthalten haben wollte, und dann andererseits die Neuzeit, die Gegenwart, also auch die heutige Sprache des Theaters. Równowaga między slangiem a poezją. Also ein Gleichgewicht zwischen Slang und Poesie. Kontrolowany brutalizm, który nie jest wulgaryzmem. Eine kontrollierte Brutalität, die gleichzeitig nicht vulgär wird. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Nicht, dass das hier, ich rede hier unter Augen. Wir haben jetzt hier schon, es wurde jetzt über Rainer Müller schon gesprochen, wir haben Bezugnahme auf Hermann Hesse, auf Shakespeare, auf die Antike. Frau Fertitsch, was ist denn so interessant an literarischen Vorlagen oder an der Bezugnahme auf literarische Referenzen für die Gegenwartsdramatik? Jeszcze ta była mowa o kilku postaci ważnych, jak Heiner Müller, Hermann Hesse, Shakespeare, była mowa o antyku. Teraz pani Fertitsch, chciałbym zadać pytanie, co jest takie ciekawe, takie ważne w literackich pierwowzorach, w takich referencjach do literatury? Das ist ważne dla mnie, tak? Was für mich selber wichtig ist, meinen Sie? Ja. No, to jest takie pytanie, jakby się pani mnie spytała, co jest ważnego w tym, że się rodzimy. No nie wiem, no, dla mnie jako dla osoby, która próbuje pisać, która pisze, no to jest jakby podstawa, tak? Nie wyobrażam sobie, że można by było jakoś próbować w ogóle do tego podchodzić, nie mając pojęcia o tym, co zrobili ludzie przede mną, tak? Co powstało. Ich glaube, das ist so eine Frage wie die Frage danach, warum wir eigentlich geboren werden. Für mich als jemanden, der schreibt, ist das eigentlich unmöglich, nicht das zu kennen, was die Leute, die vor mir gelebt haben, in dieser Hinsicht gemacht haben, was sie alles geschrieben haben. I też mam takie wrażenie, że tak naprawdę nasza kultura teraz to jest trochę taka kultura sampli. Und ich habe den Eindruck, dass unsere heutige Kultur eigentlich so ein Sample, so eine Sample-Kultur ist. Że wszystko, co jest istotne, co dotyczy człowieka, zostało już napisane. Und dass alles, was wesentlich ist, was den Menschen betrifft, eigentlich schon geschrieben worden ist. I jedyne, co możemy zrobić, to próbować jakby przez siebie samplować to, co już napisali inni. Und eigentlich das Einzige, was wir machen können, ist das, dass wir versuchen, durch uns selbst das zu samplen, was die anderen bereits gemacht haben. Nie ma oczywiście to nic wspólnego z kopiowaniem, tylko z wariacją na temat. Das hat natürlich nichts mit kopieren zu tun, es ist nur eine Variation zum Thema. I udawanie, że jakby Szekspir, na przykład, tak jak u mnie się pojawia postać akurat Szekspira i wszystko, co cały jego dorobek nie ma dla mnie znaczenia, to jest kłamstwo po prostu i bzdura, tak? Bo to po prostu jest, nawet nie da się tego wyciąć z głowy, tak? Und zu tun, als ob es Shakespeare nicht gegeben hätte, wie bei meinem Stück. Und das wäre einfach eine Lüge und ein Quatsch, weil das steckt doch in meinem Kopf drin, das alles. Tak pracuje ludzki mózg, że po prostu w pewnych momentach uruchamiają się pewne szufladki, w których mamy zapisane różne rzeczy. Und so arbeitet ja das menschliche Gehirn, dass irgendwann sich Schubladen öffnen in unserem Gehirn, in denen wir verschiedene Dinge festgeschrieben haben. I tak jak już mówiłem, filtrując to przed siebie, możemy tworzyć jakąś nową wariacką kompozycję. Wir filtern uns das durch uns hindurch und können eine neue verrückte Komposition daraus erschaffen. Es gibt von der These, die Sie jetzt gerade verfochten haben, auch eine ganz kulturkonservative und gegenwartsdramatik pessimistische Variante. Jeśli chodzi o tę tezę, którą pani właśnie wygłosiła, jest taka bardzo konserwatywna i pesymistyczna, jeśli chodzi o dramaturgię współczesną, znaczy jest taki wariant tej tezy. Mit dieser Variante sieht sich, also glaube ich, fast jedes Podium zur deutschen Gegenwartsdramatik, was ich besucht habe, konfrontiert. Das kulminiert nämlich immer in dem Satz,
entweder wir brauchen einen neuen Kleist oder wenn es den nicht gibt, dann reicht eben auch das, was Kleist geschrieben hat, weil da steckt alles schon drin. I właściwie każda dyskusja panelowa na temat współczesnej dramaturgii jest z tym konfrontowana, mianowicie że ze zdaniem, że albo potrzebujemy nowego Kleista, albo nie trzeba nic nowego pisać, ponieważ wszystko, co jest ważne, napisał już Kleist. Ja nie chciałabym źle być zrozumiana, to nie o to chodzi, że nie można już nic nowego pisać. Trzeba, tylko nie można udawać, że tego, o czym piszemy, już ktoś wcześniej nie napisał. Ich bin nicht, also das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, dass man nichts Neues dazu schreiben sollte. Also man muss auch schreiben, aber ich wollte nur sagen, dass man nicht so tun kann, als ob jemand vor uns so etwas nicht schon vorher geschrieben hätte. I możliwe, że to, o czym pani mówiła, że pojawił się taki temat, jak próba wyjścia z siebie, tak? A że tematem konkursu, o którym pani wspominała, była próba niemówienia o sobie przez autorów, tak? Und ich glaube, das, wovon Sie erzählt haben, mit dem Wettbewerb am Deutschen Theater in Berlin, dass man eben über sich selbst hinausgehen sollte. Może to mówienie właśnie o sobie wynika z jakiejś takiej bezradności. Vielleicht ist dieses Sprechen von sich selbst eine Folge der Hilflosigkeit. I uważam, że nie ma czegoś takiego i nie da się wyjść z siebie. Żaden autor nie wyjdzie z siebie. Und ich glaube, so etwas geht einfach nicht und kein Autor kann sozusagen sich selbst verlassen. Nie można po prostu powiedzieć, okej, Magda, zostajesz na tej kanapie. Man kann nicht einfach sagen, okej, Magda, du bleibst auf dem Sofa sitzen. A ja teraz siadam i piszę coś, co nie jest tobą. Und ich setze mich jetzt hin und schreibe etwas, was nicht du bist. To jest różnica, bo różnica między wychodzeniem z siebie a pisaniem o sobie. Das ist ein Unterschied, und zwar das ist der Unterschied, ob man auf sich selbst herausgeht oder über sich selbst schreibt. Pisanie o sobie jest potwornie nudne. Das Schreiben über sich selbst ist furchtbar langweilig. Ale pisanie będąc sobą to jest podstawa, nie ma autora, który pisze wychodząc z siebie. Aber ich glaube, beim das Schreiben, wenn man man selbst ist, ist eigentlich die Grundlage. Es gibt keinen Autor, der schreibt, wobei er sich aus sich herausgehen würde. Das ist Gott. Da bardzo znane Rambo powiedział, ja to ktoś inny. Es gibt ein wunderbares Zitat von Rambo, der hat mal gesagt, ich, das ist jemand anders. Przecież cała perwersja pisania polega na tym, że stwarzamy sobie po prostu alternatywne byty i życiorysy. Die ganze Perversion des Schreibens besteht eigentlich darin, dass wir uns fiktive Leben und Lebensläufe erschaffen. Mówimy, to nie ja, nie mam z tym nic wspólnego. Und wir sagen, das bin ich nicht, ich habe damit nichts zu tun. Ja piszę cały czas. Ich schreibe die ganze Zeit über mich. Darf ich noch was hinzufügen? Ja, gerne. Okay. Bo ja tak o tej kulturze powtórzeń, o tym, że już nic nowego nie można napisać, bo zostało napisane, to tak o czasu liceum słyszę, czy gdzieś tak o 20 lat. Also von dieser Kultur der Wiederholung, dass man nichts mehr schreiben könne, was keine Wiederholung wäre, davon höre ich schon seit 20 Jahren, seit meiner Gymnasialzeit. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że teraz mamy kulturę sampli. Teraz mamy kulturę praw autorskich. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir jetzt so eine Sample-Kultur hätten. Wir haben jetzt eine Kultur des Copyrights. Kiedy Shakespeare przepisywał dzieła inne, kiedy Lope de Vega przepisywał dzieła inne, kiedy Racine pisał Ifigenię Euripidesa na nowo, to nikt nie mówił wtedy, że to jest Ifigenia według Euripidesa. Tylko teraz trzeba mówić, że to jest według Euripidesa, bo mamy prawa autorskie. Als Shakespeare die Texte von anderen übernommen hat, als Lope de Vega das gemacht hat, als Racine die Ifigenie neu geschrieben hat nach Euripides, keiner hat gesagt, wir würden den Stoff da klauen. Aber heute wäre es ein Problem, weil wir das Copyright haben. So viel wollte ich nur hinzufügen. Dann entschuldigen Sie. Ich freue mich auch, dass es Gegenwartsdramatik gibt, bloß um das mal klarzustellen. Ja, das steht hier, dass es nicht in der Dramaturgie ist, das natürlich ja wyjaśnić. Ich habe hier bloß zwecks Zuspitzung diese konservativen Thesen ins Spiel gebracht, die mit denen sich halt Gegenwartsdramatik immer wieder konfrontiert sieht.
tylko żeby tutaj zaostrzyć, jakby wyostrzyć poglądy, zaczęłam opowiadać o tych tezach konserwatywnych, z którymi konfrontowana jest dramaturgia współczesna. Und ein Vorwurf, der ganz oft hinzukommt, gerade bei Dramatik, die sich politischen Sujets zuwendet, in welcher Form auch immer, also ob es sehr gegenwärtig ist oder ob es eher archaische Strukturen sind, also Politik im weitesten Sinne gefasst. A zarzut, który stawiany jest bardzo często dramaturgii współczesnej, która zajmuje się przedmiotami czy tematami politycznymi, niezależnie od tego, w jakiej formie, czy to jest bardzo takie związane z rzeczywistością, czy też bardziej archaiczne. Da gibt es oft so eine Art Unterstellung, als hätte politische Relevanz im weitesten Sinne, also als würde das geradezu literarische Qualität per se naturgemäß ausschließen. Często jakby uważa się, że tematyka polityczna wyklucza dobrą jakość literacką. Ich habe einen Essay gelesen von der polnischen Theaterwissenschaftlerin Maria Zielinska, die auch dieser Essay ist auch abgedruckt in dem Katalog. Czytałam esej polskiej teatrolożki pani Zielińskiej, który jest też wydrukowany w katalogu. Und sie hat, ohne jetzt explizit auf ihre Arbeiten Bezug zu nehmen, des Öfteren geschrieben und wiederholt, dass die Wende hin zur sozialen Realität, die in Polen im Theater in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, ich zitiere, nicht immer Meisterwerke hervorgebracht habe. I ona kilkakrotnie, nie odnosząc się do Państwa sztuk, ale pisze tak ogólnie i powtarza to kilkakrotnie, że jakby to skierowanie w stronę rzeczywistości czy realności społecznej w minionych 10 latach w Teatrze Polskim niekoniecznie zawsze przynosiło znakomite dzieła. Sie hat weitergeschrieben, dass es darum ja auch überhaupt nicht in erster Linie gegangen sei, sondern vielmehr darum, eben tatsächlich die Realität in diese heiligen Hallen zu holen. I pisze też, właściwie też o to nie chodziło. Chodziło o to, żeby do tej świątyni sztuki wprowadzić rzeczywistość. Was mich jetzt interessiert, vielleicht von Ihrer Seite, kennen Sie diesen Vorwurf und wie gehen Sie damit um? Chciałam się Pani zapytać, czy zna Pani ten zarzut i jak się Pani do niego ustosunkowuje? Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, tak? Dobrze. Nie było. Tak, ja znam ten zarzut. To znaczy, nie znam tego zarzutu z tego katalogu zupełnie, natomiast znam ten zarzut, to jest taka piosenka, którą śpiewają teatrolodzy. Ja, also ich kenne diesen Vorwurf durchaus, also nicht unbedingt aus dem Katalog, aber ansonsten ist mir dieses Lied durchaus bekannt. Das ist ein Lied, das gerne von Theaterwissenschaftlern gesungen wird. Ta piosenka to brzmi mniej więcej: kiedyś to byli pisarze, kiedyś to byli dramaturzy. Genau, also ja, früher mal waren das Schriftsteller, früher waren das tolle Künstler. I jest... No trudno, to jest taki koncert, nie? To znaczy, ja uważam, że w takim wypadku zawodem krytyka teatralnego no jest, że on śpiewa jedną piosenkę, a moim zawodem jest, że ja śpiewam inną piosenkę i to jest taki koncert, który jakby sprzyja takiej miłości w tej branży. Ja, also gut, das ist ein Konzert, das sich so zusammensetzt. Also der Beruf der Theaterkritiker besteht eben darin, ihr Lied zu singen und meine Aufgabe besteht darin, ein anderes Lied zu singen, mein eigenes Lied. Und daraus setzt sich dann dieses Konzert zusammen und das ist doch eigentlich Ausdruck dieser ganzen Liebe, die in unserer Branche vorherrscht. No bo jednak chodzi o to, żeby miłość zwyciężyła, żeby jednak... Wenn die Liebe soll ja am Ende gewinnen, darum geht es doch. Ja nie wiem, czy ja Pani na pewno odpowiedziałam na to pytanie, tak naukowo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich gut und wissenschaftlich angemessen auf Ihre Frage geantwortet habe. Darum ging es ja nicht. Es ging ja in erster Linie darum, zu erfahren, also wie Sie zu diesem Vorwurf stehen. Und mich würde noch interessieren, ob literarische Qualität in so einem Traditionssinn überhaupt ein... Also was Erstrebenswertes für Sie ist, das kann ja auch sein, also abgesehen von den Kritikern, das kann ja auch sein, dass es heutzutage überhaupt keine erstrebenswerte Größe mehr.
Nie, to było w porządku oczywiście, bo nie chodziło o żadną odpowiedź naukową, tylko chodziło o to, żeby pani powiedziała, jak pani się odnosi do tego zarzutu. A teraz jeśli chodzi o tę jakość literacką, według tradycji, jak się mówi, to chciałam zadać teraz pytanie, czy to jest w ogóle coś, do czego powinno się dążyć w teatrze, czy może teatr... Czy współczesny dramat nie powinien nawet dążyć do tej jakości literackiej? To znaczy, ja w swojej pracy jako dramatopisarka niezwykle dążę do jakości literackiej języka, którego używam we wszystkich swoich sztukach. Also ich persönlich als Dramatikerin arbeite ganz sicher, ganz entschieden darauf hin, auf diese literarische Qualität der Sprache bei allem, was ich schreibe. Jednocześnie mam jakąś świadomość, że w naszej krytyce teatralnej w Polsce powstała pewna dziura generacyjna pomiędzy, powiedzmy, Mrożkiem, Różewiczem, i nagle pojawiła się właśnie cała generacja nowych dramatopisarzy. Jest taka ogromna dziura i krytycy, zawieszę się. Aber ja, über folgendes bin ich mir bewusst, die Theaterkritik in Polen, in diesem Bereich ist eine ungeheure Lücke, also eine Generation Gap, also eine Lücke zwischen den Generationen entstanden. Wir hatten vorher Mrożek, wir hatten Różewicz und jetzt haben wir die neue Generation von Dramatikern und die Kritiker. Krytycy zbudowali pomniki tym artystom i składają tam kwiaty nieustannie i jakoś nie są w stanie pomyśleć, że w jakimś sensie nie ma żadnej różnicy między nami a tamtymi pomnikowymi postaciami, że my tak samo jak oni tworzymy nową jakość, jakąś nową wypowiedź w sztuce. Ja, und was die Kritiker tun, ist, sie bauen Denkmäler diesen Künstlern der alten Generation, legen regelmäßig Blumen und Kränze an den Denkmälern nieder und kommen überhaupt nicht auf die Idee, zu denken, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt zwischen dieser älteren Generation und uns und dass wir eben gerade die sind, die jetzt dabei sind, eine neue Qualität, einen neuen Beitrag zu leisten. Oczywiście można powiedzieć, że z ich punktu widzenia jakość literacka jest tych pomnikowych postaci niezwykła i my jakby nawet nie powinniśmy tych kwiatów tam składać, bo brukamy te pomniki, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To jest jakaś, nie wiem też na czym do końca polega to niezwykłe zjawisko u naszych krytyków atakowania własnej dramaturgii, zajadłe atakowanie własnej dramaturgii. Aber ja, und oft ist es dann so, dass Sie einfach sagen, es gibt einen unüberbrückbaren Unterschied zwischen uns, der neuen Generation, und diesen großartigen, denkmalhaften Gestalten, dass wir noch nicht einmal das Recht hätten, Blumen an ihren Denkmälern niederzulegen. Aber dem stimme ich überhaupt nicht zu, das sehe ich überhaupt völlig anders. Und ich frage mich wirklich, woher diese Angewohnheit in der polnischen Theaterkritik kommt, so ja, aggressiv die neue Generation der Dramatikerinnen und Dramatiker anzugreifen. Więc ja, choć mam świadomość, że my i krytycy, i twórcy są, powinni się w jakimś sensie konstruktywnie wspierać, to ja nauczyłam się, że nie ma takiego konstruktywnej krytyki albo konstruktywnego wsparcia i ja jakby stawiam sobie sama poprzeczki, ponieważ to, co ja czytam, jakby niewiele daje tak naprawdę, ze względu na jakąś taką przedziwną przepaść. No nie wiem, czy, no. Ja, und ich denke doch eigentlich, dass diese Beziehung zwischen den Kritikern und den Dramatikern, das Verhältnis einer konstruktiven Unterstützung, konstruktiven Zusammenarbeit auch sein sollte. Und mir scheint, dass es das leider nicht gibt. Und insofern versuche ich mir einfach sozusagen selber meine Messlatte zu setzen. Denn das, was ich so lese,
in den Publikationen, das gibt mir da relativ wenig. Und wie sieht es, wenn es mit den Kritikern so schlecht aussieht, mit der Akzeptanz durch die Regisseure aus? A jeżeli sytuacja z krytykami wygląda tak źle, to jak wygląda sytuacja z reżyserami? Frau Fertasch, Sie haben in Ihrem Stück vorangestellt, das Stück wurde des Geldes wegen geschrieben. Hat sich das gelohnt? Können Sie von den Tantiemen leben? Zwei, dritt, fünf Aufführungen? Pani Magna, pytała Pani na początku swojej sztuki, że sztuka została napisana dla pieniędzy. Czy może Pani żyć z tantiemów? Żałuję, że nie było Pani wczoraj na moim showcase, bo on właśnie o tym opowiadał. Es tut mir leid, dass Sie gestern nicht bei meinem Showcase dabei gewesen sind. Davon habe ich gerade erzählt. Jak się cudownie żyje z tantiemów w Polsce. Wie wunderbar man in Polen von tantiem leben kann. Dlatego też pracuję jako architekt wnętrz. Deshalb arbeite ich als Innenarchitektin. Prowadzę jazdę konną. Und ich gebe auch noch Reitstunden. Przez ostatni czas pracowałam w knajpie jako kelnerka. In letzter Zeit habe ich in der Kneipe als Kellnerin gearbeitet. Ale nie jestem często wystawianym dramatopisarzem, więc może dlatego jestem tak strasznie rozgoryczona. Aber meine Stücke werden nicht so oft inszeniert, deshalb bin ich vielleicht so verbittert. Więcej realizacji mam za granicą niż w Polsce. Ich habe mehr Inszenierung meiner Stücke im Ausland als in Polen. I stamtąd są już troszkę lepsze tantiemy. Und von dort kommen schon etwas bessere tantiemy. Gut so. Ja mogę dodać coś do tego, bo... Darf ich da noch was hinzu? Ja, gerne. Wydaje mi się, że pojawiło się jakaś wartością dużą w polskim teatrze. Jest to, że w ostatnich kilku latach pojawiło się dużo dramatopisarzy, dużo dobrych piszących dla teatru, dobrze piszących. Ich glaube, ein Wert, der in letzter Zeit fürs polnische Theater entstanden ist, besteht darin, dass in letzter Zeit sehr viele gute Stücke schreiber aufgetaucht sind. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że takiej fali nie było w historii polskiego teatru, vielleicht takiej fali nowych dramaturgów. Ich mich auch, aber ich glaube, so eine richtige Welle an neuen Stücke schreiben hat es im polnischen Theater noch nie gegeben. Że ten teatr chyba nie za bardzo za tą falą nadąża i stąd jest taka sytuacja w przypadku Magdy. Und ich glaube, das Theater kommt diese Welle einfach nicht hinterher und daher gibt es solche Situationen wie mit den Stücken von Magda. Mi się wydaje, że jest też coś takiego, że teatr, mimo że jest ta fala, o której Artur mówi, i ja się z tym zgadzam, że jest. I była też fala taka, że te teatry rzeczywiście były otwarte na współczesną dramaturgię. To było, nie wiem, jeszcze 5 lat temu. Obwohl ich jetzt einverstanden bin mit dem, was Artur gesagt hat, es gibt diese Welle tatsächlich. Und vor 5 Jahren waren die polnischen Theater noch sehr offen gegenüber neuen polnischen Stücken. To był taki boom, że wtedy każdy teatr chciał się pochwalić tym, ja też, my też wystawiamy współczesną polską dramaturgię. Das war so eine Boomzeit und jedes Theater wollte sich damit brüsten, ja, wir stellen auch neue polnische Stücke schreiben. Było mnóstwo czytań organizowanych. Es wurden unheimlich viele Lesungen organisiert. Premier. Es gab Premiere. A teraz większość tych autorów, których teksty wtedy się pojawiły, und die meisten von den Autoren, deren Texte damals aufgetaucht sind, jest zapraszana do pisania adaptacji, werden jetzt dazu eingeladen, Adaptionen zu schreiben. Klasyki. Die Klasyk. Ponieważ lepiej mieć na afiszu klasykę. Denn es ist besser, auf dem Theaterplakat ein klassisches Stück zu haben. Realizowaną przez znanego już i docenionego reżysera. Inszeniert von einem bereits bekannten und geschätzten Regisseur. Na to przyjdą ludzie. Da kommen die Leute ins Theater. Słuchajcie, albo znowu powiedzą, że Polacy przyjechali i orzekają. To ja wieder sagen, dass die Polen hergekommen sind und sich beklagen über alles. Wer sollte das so jeszcze anders sagen? Es gibt dużo fajnych, dobrych rzeczy w Polsce. Es gibt wirklich viele tolle Dinge in Polen. Ja, ja może powiem, że jakby... Wyznaję zasadę, że lepiej mieć 3 fantastyczne realizacje niż 30 beznadziejnych przedstawień. Ja, vielleicht aber sollten wir uns doch daran halten, es ist doch besser, 3 großartige Aufführungen zu haben, als 30 schlechte. To dosyć skrajne podejście. Das ist ja eine ziemlich extreme Ansicht. W takim sensie jestem spełniona, to znaczy jakby rzeczywiście nie mam tak wielu premier na swoim koncie, ale jestem jakby
bardzo zgadzam się z kształtem artystycznym tych premier, które mam. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ich fühle mich eigentlich recht erfüllt und zufrieden davon, was ich habe, denn es gab zwar nicht viele Premieren meiner Stücke, aber ich bin mit der künstlerischen Umsetzung derjenigen, die umgesetzt werden, sehr zufrieden. Das macht mich wirklich glücklich. No tak, ale to wracamy do tego, od czego wyszliśmy, czyli do tantien, tak? I do tego, czy można żyć z tego. Nie, jetzt kommen wir nochmal drauf zurück, womit wir angefangen haben, auf die Tantieme und ob man davon leben kann. Ale nie, bo ja właśnie jakby oderwałam się od dyskursu i od problemów takich praktycznych w stronę bardziej romantycznej wypowiedzi, jakby to prawda. Ja, aber ich wollte ja genau diesen Diskurs verlassen, also diese ganz konkreten Probleme verlassen und mich in eine mehr romantische Sichtweise denken. Operacja na romantyczną duszę. Będzie płynna, fajna, romantyczna zielę. Żeby nie narzekać. Okej, ja się w 100% zgadzam z tą romantyczną wizją i naprawdę cudowna jest. Ich bin mit dieser romantischen Vision auch einverstanden, sie ist wirklich wunderbar. Ale ja tu chciałam jeszcze powiedzieć, że Antoninę znam i jestem absolutnie pod wrażeniem właśnie tego, że jest bardzo prawdziwą autorką i ona, jeśli mówię, że chcę mieć trzy realizacje, które są artystycznie precyzyjne, zgodne z jej wizją, to jest prawda. Ja, da möchte ich was dazu sagen. Also Antonina als Autorin, ja, schätze ich auch sehr und ich schätze auch ihre, ich habe wirklich den Eindruck, dass sie eine echte Autorin ist, in dem Sinne, dass ich einfach davon beeindruckt bin, wenn sie hier sagt, sie hat drei Aufführungen, Inszenierungen und die machen sie glücklich, die befriedigen sie dadurch, dass sie künstlerisch sehr gut und präzise umgesetzt wurden. Ale Teatr dla mnie daje też przestrzeń na takie niekontrolowane życie, na ryzyko. I to też jest fajne. Aber Theater schafft doch immer einen Raum für etwas, was nicht kontrolliert wird, für ein Risiko. Und das ist auch sehr schön. I to może oznaczać, że nie do końca może to ta realizacja, ten spektakl w sensie artystycznym, ale będzie spełnione, ale jest jakąś niezwykłą przygodą, do której podróżą, do której zabierasz innych ludzi. To jest fajne. Aber das heißt, es kann auch großartig sein, wenn vielleicht die Umsetzung künstlerisch nicht perfekt und nicht großartig gelungen ist, aber doch das Ganze eine gemeinsame Reise, ein gemeinsames Abenteuer ist, auf die du ja auch andere mitnimmst. Nie, zgadzam się z wypowiedzią Małgosi, to znaczy ja tutaj sobie pozwoliłam na taką skrajnie romantyczną figurę, która jest nieżyciowa. Bo to jest trochę tak jak z awaryjnym lądowaniem samolotu, to znaczy, że autorzy jakby dają swoje sztuki reżyserom i liczą na to, że oni dobrze wylądują. No. Przepraszam, ostatnio mieliśmy... No ta metafora jest trochę niebezpieczna. Ja, to może darujmy sobie tłumaczenie. Nie, no. Ja, also nein, ich stimme dem, was Frau Bajata gesagt hat, völlig zu. Ich habe mir eben nur erlaubt, diese romantische Sichtweise hier einzubringen. Das hat natürlich relativ wenig mit dem realen Leben zu tun. Und ich möchte noch einen kleinen Vergleich anbringen, nämlich den Vergleich mit der Notlandung. Wir geben unsere Stücke aus der Hand, wir geben sie an die Regisseure in der Hoffnung, dass die sie irgendwie gut auf die Erde bringen. Und ich muss mich dafür entschuldigen, dieses Thema ist vielleicht kein gutes Beispiel anhand jüngster Ereignisse in Polen. Es wurde auch zwischenzeitlich gebeten, nicht zu dolmetschen. Aber Sie inszenieren Ihre Stücke ja auch selbst größtenteils. Das ist wahrscheinlich auch, deshalb sind Sie auch in einer anderen Situation als viele andere junge Autoren, oder? Ale pani też sama realizuje inscenizację własnych sztuk, to może jest pani trochę w innej sytuacji niż inni autorzy z młodego pokolenia. Ja wyreżyserowałam jak do tej pory jedną sztukę, to była właśnie Ifigenia i to był mój debiut i rzeczywiście mam plany reżyserskie i myślę, że to jest dosyć istotny aspekt mojej drogi teatralnej, ale nie chciałabym tutaj funkcjonować jako taki autor, który pisze tylko dla siebie, bo ma jakąś tendencję do nadkontroli. Nawet także mam na swoim koncie również
współpracę innych reżyserów i fantastyczną, którzy zrobili moje sztuki dużo lepiej niż ja bym to potrafiła zrobić. I jakby myślę, że moje pisanie dzieli się na dwie kategorie. Są pewne wątki, które rzeczywiście, jak widzę, jako i autorkę, i jako reżysera mnie interesują, a są sztuki, które piszę z całkowitą możliwością podjęcia ryzyka i dania ich innym reżyserom. Naja, ganz so ist das ja nicht. Also Iphigenia habe ich tatsächlich selber auch inszeniert. Das war auch mein Debüt in diesem Bereich. Und ich habe auch weitere Pläne, wie ich auch selber als Regisseurin tätig werden könnte. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt meines Weges am Theater. Aber ich möchte ja auch nicht dastehen als jemand, der schreibt, der nur für sich selber schreibt und sozusagen dieses zwanghafte Bedürfnis hat, alles kontrollieren zu wollen. Ich habe auch schon mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet, die ganz hervorragende Umsetzungen meiner Stücke gehabt haben, die das sicherlich besser gemacht haben, als ich das selber gekonnt hätte. Und ich denke, dass in diesem Sinne mein Schaffen so in zwei Teile, in zwei Kategorien zerfällt. Einerseits haben wir die Dinge, die mich selber interessieren, als Autorin, auch als Regisseurin interessieren. Und dann haben wir die Stücke, wo es mich natürlich, wo ich ganz neugierig darauf bin, wie andere das umsetzen würden und wo ich auch sehr offen für dieses Risiko bin. Um nochmal bei Iphigenia einen Moment zu bleiben, es war ja gestern bei dem Showcase, klang das ja so an, dass es sehr, eine sehr erfolgreiche Inszenierung war in Polen. Wracając jeszcze do Iphigenii, wczoraj też podczas prezentacji pani dowiedzieliśmy się, że to był dosyć duży sukces w Polsce, zgadza się? Tak. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mich hat das beim Lesen ziemlich beeindruckt, weil für mich ist es auch im besten Sinne sehr, eine sehr feministische Perspektive. Jak już powiedziałam wcześniej, byłam pod dużym wrażeniem też z tego względu, że to jest taka perspektywa dosyć mocno feministyczna. Tak, Und das ist eine Perspektive, die, glaube ich, jetzt zum Beispiel hier in der deutschen Gegenwartsdramatik so niemand einnehmen würde, weil obwohl gerade unsere Familienministerin erfolgreich eine Frauenquote verhindert hat im größeren Stil, ist es trotzdem so, dass Feminismus, wenn er sein muss, in Deutschland muss sehr sexy sein und auch ein bisschen niedlich und unbedingt sehr männerfreundlich. Ze względu na aktualną sytuację feminizmu w Niemczech, ja myślę, że nikt w Niemczech na teatrze by nie podjął próby tej perspektywy feministycznej. Właśnie z tej racji, w jakiej sytuacji aktualnie jest feminizm w Niemczech, mimo że mamy taką panią minister do spraw rodziny, jest debata o kwotach dla kobiet, ale feminizm zawsze ma być w Niemczech seksy i przyjazny przede wszystkim dla mężczyzn. Und deshalb interessiert mich ganz einfach, wie das angekommen ist, Stück. I dlatego mnie interesuje, jak